Dzień dobry, witam wszystkie osoby spod znaku panny i zapraszam na horoskop na październik. Panna. Jak tutaj będzie Wam się układało pod względem uczuciowym, miłosnym? Na spokojnie. Pokazał mi się ten miesiąc bardzo taki zrównoważony, dosłownie zrównoważony, dlatego że kończycie szóstką denarów. Może się coś wyjaśnić w sprawie z jakimś mężczyzną. Tutaj mogą być poczynione jakieś plany, może coś ruszyć, może jakaś wiadomość też dotrzeć do Was. Dlatego, że przy tym mężczyźnie mi się pokazała karta Słońca. To może oznaczać, że albo wyjdą na jaw jakieś wiadomości i to będą wiadomości, które raczej będą pozytywne, dlatego że wszystkie karty tutaj są wokół raczej pozytywne, takie zrównoważone. Może nie są takie hura optymistyczne, ale tak jak powiedziałam na początku, na spokojnie. Tak więc albo wyjdzie to na jaw, albo będziecie czuć taką siłę i opiekę ze strony jakiegoś mężczyzny, tutaj dla Pani wiadomość. Tak więc taka informacja, jeżeli słuchają mnie panny singielki, no to może oznaczać, że właśnie poznacie takiego mężczyznę, który jest taki spokojny, ustabilizowany, który lubi się opiekować partnerką, który jest taki naprawdę opiekuńczy. Także fajne wiadomości. Dla osób w stałych związkach pokazała mi się jakaś podróż, plany jakieś takie podróżowe, wyjazdowe w pierwszym tygodniu. Tak więc to może się realizować. Jakieś inwestycje w dom, w miejsce zamieszkania. Albo te inwestycje mogą być związane właśnie z tym wyjazdem, tak? Tak więc pierwsze dwa tygodnie pod tym właśnie względem będą Wam upływać. Tak naprawdę niuanse mi się tutaj pokazały. No bardzo spokojny miesiąc, tak jakbyście sobie odpoczęły, drogie panny. Tak jakbyście to, co się już miało wydarzyć, wydarzyło się przed Waszymi urodzinami, a po urodzinach na spokojnie sobie obserwujecie, co tutaj może się wydarzyć. Tak więc takie informacje dosyć spokojne. Co w pracy mi się tutaj pokazuje? Też spokojnie. Może będziecie musieli się trochę skupić w pierwszych dwóch tygodniach, może trochę popracować jeszcze w domu. Jak wrócicie z pracy, to usiąść, coś tam doczytać, dopisać jeszcze, dlatego że mi się te pierwsze dwa tygodnie właśnie w ten sposób pokazały, ale słuchajcie, to Wam da wymierne efekty, na które nie trzeba będzie długo czekać, dlatego że tutaj zaraz w trzecim tygodniu mi się pokazała karta cesarzowej, czyli zbieranie plonów swojej ciężkiej pracy, ale też doceni Was jakaś kobieta z Waszego otoczenia pracy, jakaś menadżerka, może jakaś szefowa, ktoś, kto zauważy to, że rzeczywiście poświęciliście czas i energię na to, żeby popracować w Waszych godzinach czasu wolnego tak naprawdę. Tak więc to jest jedna sprawa. Dla osób, które gdzieś tam szukają pracy, to taka rozmowa z osobą decyzyjną mi się pokazała pod koniec miesiąca. Te dwa pierwsze tygodnie dobrze by było, gdybyście poświęcili na to, żeby
szukać tej pracy, żeby siedzieć w domu po prostu dosłownie i wysyłać CV. Dlatego, że to się opłaci. I historia ta sama. Opłaci się to, że gdzieś tam poświęcicie swój czas i zostaniecie zaproszeni na rozmowę z jakąś kobietą. Trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta rozmowa przebiegła pozytywnie dla Was. Zdrowie, samopoczucie. Nadmierne. Jak to powiedzieć? Ignorowanie sygnałów z Waszego organizmu może doprowadzić do jakichś braków. Zbyt lekko traktujecie jakieś dolegliwości, czy też to, co Wam chce powiedzieć Wasz organizm. To się dzieje. Coś się może dziać, natomiast Wy do tego podchodzicie, tutaj te karty pokazują, że podchodzicie do tego za bardzo tak, no, to nie może być tak, że się nie przyjmujecie tym, za lekko do tego podchodzicie. I tutaj dlatego pokazała się ta piątka denarów. Czegoś brakuje, dostajecie sygnały, ale nie traktujecie tego poważnie. To może doprowadzić do sytuacji, w której gdzieś tam jest pokazane jakieś zapalenie, tak? Może się rozwinąć coś takiego nieprzyjemnego i kończycie ten miesiąc wizytą u lekarza po prostu, tak? Czyli przez cały miesiąc gdzieś tam się coś rozwija, coś, w ogóle nie zwracacie na to uwagi, natomiast dobrze by było, gdybyście bardziej poważnie potraktowali sygnały, które gdzieś tam wysyła do Was Wasz organizm, kochani. Takie informacje tutaj się pokazały dla Was. Jak najbardziej pozytywne jest to czytanie, takie. To jest czytanie, które ma dużo spokoju w sobie. To jest czytanie, które, dzięki któremu ten miesiąc będzie taki tą kartę umiarkowania. Ona się tutaj nie pokazała, ale te karty nie niosą ze sobą, tutaj ten układ nie niesie ze sobą jakichś takich ważnych rozstrzygnięć. To jest zwrócenie Waszej uwagi na tylko na to, co właściwie to, co bardziej negatywnego może się pokazać w kwestii zdrowia, że tam nie traktujecie czegoś poważnie, ale mam wrażenie, że nawet jeżeli coś tam się dzieje, to i tak na spokojnie możecie do tego podejść. Tak więc korzystajcie z tego miesiąca, odpocznijcie sobie, zbierzcie siły, posłuchajcie, co ma Wam do powiedzenia Wasze ciało, Wasza podświadomość. No i życzę Wam udanego miesiąca, kochani. Trzymajcie się. Do usłyszenia.